Dzień dobry, drodzy uczniowie. Witam Was serdecznie. Nazywam się Daria Galant, jestem powieściopisarką i miałam się z Wami spotkać w Waszej szkole 114 w Warszawie, ale niestety ze względu na pandemię jesteśmy ograniczeni. W związku z tym spotykamy się u mnie w bibliotece, a miałam się spotkać z Waszej bibliotece szkolnej. W mojej pracowni literackiej, Dwór Olchowe Łąki w Długosiodle, niedaleko Warszawy. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać szybko, w czasie, kiedy miną te wszystkie rzeczy pandemiczne. A tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Bardzo gorąco Was zachęcam do tego, abyście czytali książki, abyście sięgali po największych swoich przyjaciół, jakimi są książki, abyście kochali być wśród bohaterów opowieści, nawet swoich opowieści, ponieważ też Was zachęcam w tym październiku mijającym, który jest miesiącem bibliotek, żebyście też sami pisali swoje własne opowieści w zwykłych zeszytach, ilustrowali je, tworzyli okładki i opisywali świat, który kłębi Wam się w głowie jako opowieść, tak jak ja to robiłam, będąc w Waszym wieku. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Olchowych Łąk. Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy na spotkaniach w Waszej szkole. To do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.